ten grzech może wyjść poza nasze serce i może się skalać nasze otoczenie. Możemy tą żółcią zarazić bliskich ludzi. Odejście od bliskości z Bogiem jest to odejście od myślenia Bożymi kategoriami. Efektem szukania szczęścia poza Bogiem zawsze musi być poczucie zawodu. Jest poważny problem. Jest poważne wyzwanie. Chodzi o drobną skazę. O to, żebyśmy nie widzieli jasno. Wystarczy, jeśli przestaniemy realizować swoje. Pytanie jest o metodę. Jak szatan może to zrobić? Podjęcie dyskusji z tematami wroga. Jedynym celem w stosunku do nas jest odciągnąć nas od realizacji właściwego naszego celu. A trzeba zobaczyć. Bo wszyscy może fajny film. Błądzenie to nie jest stanie w miejscu. Tylko to nie jest zmierzanie we właściwym kierunku. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przez nie nie pokalało się wielu. To pozostanie z dala, zobaczcie, jest związane, to nie są dwa oddzielne jak gdyby procesy, tylko to jest jeden różnie opisany. To pozostanie z dala od łaski Bożej jest opisane inaczej, jako coś, że w tym człowieku zaczyna rosnąć gorzki korzeń i żeby on tam nie wyrządził jeszcze szkody też innym. Nie? No tak mniej więcej mamy jakąś taką, takie przeczucie, co to może być ten gorzki korzeń. Nie? Szczególnie, że to jest łaska Boża, jakby z jednej strony pokazana jako to miejsce, gdzie mamy trwać, gdzie mamy być blisko, nie? Żeby nie pozostał z dala od łaski Bożej, a tu mamy ten gorzki korzeń, czyli już samego tego zestawienia, domyślając się, że jest to zestawienie przeciwności, no możemy już coś wywnioskować, nie? Że to jest jakieś też odejście od bliskości z Bogiem, jest to odejście od myślenia Bożymi kategoriami. Nie? Słowo gorzki, no od razu nam się kojarzy z takim pojęciem znanym nie tylko przecież w Biblii, jak zgorzknienie. Nie? Co to jest zgorzknienie? Jakbyście to no, opisali takimi innymi określeniami, czy opisowo. Wracanie wdzięczności do Boga. Mhm. Niezadowolenie. Mhm. Złośliwość. Złośliwość. Rozczarowanie. Mhm. W internecie piszą, że to już schorą się. Zgorzknienie to już jest teraz chorobą. Prowadzi do samotności. On cierpi wewnątrz, to ta gorycz go, że tak powiem, żółć go zalewa, ale on na zewnątrz też będzie, że tak powiem, innych ochlapywał tą swoją żółcią. Gorzki korzeń musi się z jakimś niezadowoleniem rzeczywiście łączyć, z jakimś poczuciem krzywdy, jakiegoś niesprawiedliwości. Inaczej on musi szukać szczęścia poza Bogiem, no bo tu z tej pierwszej, z tego zestawienia, że tu jest blisko łaski Bożej, a tu jest gorzki korzeń, nie? Że to, czyli on musi szukać szczęścia poza Bogiem, a efektem szukania szczęścia poza Bogiem zawsze musi być poczucie zawodu. Nie? I jeśli on tego, ten człowiek tego właściwie nie załatwi przez nawrócenie, żeby znowu się zbliżyć do łaski Bożej, zacznie tą żółć wylewać pod innym adresem. Zamiast siebie oskarżyć, że posłuchał diabła, będzie oskarżał innych. Będzie oskarżał Boga, będzie oskarżał ludzi, będzie oskarżał okoliczności, będzie się złościł na wszystko, za wyjątkiem na właściwe źródło problemu. Bacząc, żeby nikt i żeby jakiś korzeń. To rzeczywiście nie jest łatwa rzecz. To trzeba się wysilić, to trzeba się skupić, trzeba się może czegoś nauczyć, może się trzeba czegoś dowiedzieć, także z psychologii, co większość chrześcijan uważa, że to jest nauka diabelska. I później są tego efekty. Nie? Że nawet podstawowych takich prostych rzeczy z obserwacji siebie nawzajem nie potrafią właściwie rozumieć czy interpretować, albo też nie potrafią zrozumieć samych siebie dobrze, kiedy jakaś elementarna wiedza z psychologii mogłaby im bardzo pomóc. To jest ambitne zadanie i zobaczcie, że to jest zadanie, którym Bóg obarcza, czy obciąża, albo daje przywilej każdemu z nas. To nie jest tylko zadanie dla, powiedzmy, przywódcy kościoła, dla pastora, czy starszych w kościele, tylko to jest zadanie dla wszystkich.
Oczywiście różny stopień odpowiedzialności jest za to rozłożony, ale Kościół będzie dobrze funkcjonował dopiero wtedy, kiedy wszyscy do tego zadania będziemy się przykładać. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jaki gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Jak wiecie, na stronie Twojego ruchu prowadzimy studium Biblii Starego Testamentu obecnie. Jesteśmy w piątej księdze Mojżeszowej, w księdze powtórzonego prawa i tam znalazłem bardzo ciekawy werset, czy nawet no, powiedzmy dwa, trzy wersety. Mam nadzieję, że ci, którzy regularnie tam zachodzą, wiedzą, o co mi chodzi. Piąta Mojżeszowa, poproszę o otworzenie 29 rozdziału. Czytam od wersetu 16. Mojżesz żegna się z Izraelitami. Oni już mają wejść do ziemi obiecanej, przekroczyć Jordan, a on ma zostać po wschodniej stronie Jordanu, bo za karę nie wejdzie do ziemi obiecanej. Widzieliście obrzydliwe ich bałwany i bożki z drzewa i kamienia, ze srebra i złota, jakie są u nich. Niechże nie będzie wśród was mężczyzny, ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun. Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun, który by słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza pochlebiał sobie w swoim sercu mówiąc: dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości swego serca. Zobaczcie, że mamy tutaj no, podobne określenia. Czy Mojżesz mówi o tym samym, co autor listu do Hebrajczyków? Pewności nie ma, ale kontekst jest podobny. Słowa są użyte podobne. Zobaczcie, jest piołun. Piołun jest z kolei innym niż żółć, synonimem gorzkości w literaturze. Tu jeszcze jest właśnie dodane to słowo trucizna. Wiesz, to nie tylko gorycz, ale i trucizna. W liście do Hebrajczyków też mówimy o wyrządzeniu szkody i pokalaniu się. Właśnie to nie tylko chodzi o smak nieprzyjemny, nie chodzi o doznania estetyczne czy jakieś takie, wiecie, smakowe, ale o rzeczywistą szkodę. Dlatego słowo trucizna jest jak najbardziej na miejscu, bo trucizna wyrządza szkody. Nie? Niektórzy lubią nawet gorzkie rzeczy, to tylko smak i tak dalej, ale jeśli zjedzą coś, co ma gorzki smak i szkodzi, no to wtedy mamy ten opis piołun i trucizna. I zobaczcie, czym jest ten piołun i trucizna. Najpierw, zanim jeszcze do tego dojdziemy, to chcę pokazać, że zobaczcie, tu jest pokazany wyraźnie aspekt, możliwy aspekt społecznościowy tego grzechu. Zwróciliście na to uwagę? Jakie tam są konteksty ludzkie przedstawione? Ten grzech może wyjść poza nasze serce i może się skalać nasze otoczenie. Możemy tą żółcią zarazić bliskich ludzi. Zobaczcie, że autor listu do Hebrajczyków pokazuje tę samą rzeczywistość. Jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Mamy ten aspekt społeczny tego grzechu przedstawiony, że ta gorycz może zalewać nie tylko nas, ale będąc w bliskiej relacji, oddziałujemy subtelnie na siebie. Jesteśmy otwarci na wpływ. W bliskiej relacji jesteśmy otwarci na wpływ wzajemny. Czyli ta gorycz też ma łatwość przejścia, pokonania tej bariery człowiek-człowiek. Właśnie w bliskości. To pokazuje, że to baczenie jest jeszcze trudniejsze. Bo kto mógłby baczyć na nas najbardziej? Komu jest najłatwiej rozpoznawać nasze słabości i grzechy? No komuś, kto z nami jest blisko. Nie? To jest proste. Tu mamy jak gdyby no, takie najwięcej tych barometrów, które sprawdzają stan naszych serc. Ale co się dzieje, kiedy komuś z rodziny
czy komuś z tej grupy przyjaciół, czy komuś z pary przyjaciół uda się przestawić barometr tej drugiej. A o tym właśnie mówią te teksty, aby się nie pokalało wielu, albo żeby nie było tak, że to w rodzinie, czy w całym plemieniu, to zgorzknienie zapanuje. Jeśli mąż nastawi żonę, jeśli żona nastawi męża, jeśli rodzice nastawią dzieci, albo dzieci nastawią rodziców, i tak dalej, możemy to sobie budować, to w tym momencie ci ludzie tracą tę służbę wykrywania grzechu u siebie, wykrywania złej postawy. To jest poważny problem. To jest poważne wyzwanie. Bo my sobie niekiedy myślimy, a to niech tam o żonę niech się troszczy mąż. To już na pewno sobie poradzi. Nie? Albo oni się we dwóch kolegują, no to na pewno jakby coś było z Jankiem źle, no to powiedzmy Adam wykryje. Nie? No bo oni tam zawsze we dwóch tam sobie gadają. Mamy taką tendencję zrzucić z siebie odpowiedzialność za troskę o ludzi na jakichś, na innych. Bardzo łatwo nam przychodzi nie zajmować się czymś, czym nie musimy. A jeśli sobie przekonamy się, że to ktoś ma się tym zająć, może ktoś kiedyś to posprząta, albo może nie trzeba, no to my się nie będziemy tym zajmować. I wtedy może tak być, że przez długi czas, zobaczcie, że w aspekcie Listu do Hebrajczyków tam jest mowa o czasie, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, to jest proces rozciągnięty w czasie. To nie stało się jednego dnia. To nie stało się przez tydzień. To jest jakiś proces, który się ciągnie przynajmniej miesiącami. Bo wtedy te procesy, powiedzmy, psychiczne, one się rozgrywają na przestrzeni tygodni. Nie? Przynajmniej, jeśli niekiedy może i lat. Przejdę do bardzo ciekawej rzeczy. Przeczytam wam fragment politycznego tekstu. I zobaczymy, jak zareagujecie. Ta wojna nie dotyczy sfery poglądów, kultury czy tradycji. Na celowniku onych są nasze myśli i sumienia. Obszar, który decyduje o człowieczeństwie. Przyjmując jakikolwiek wytwór tych ośrodków, obdarzając go uwagą, a nawet nadając mu wartość dyskursywną, czyli podejmując z nim dialog, zaszczepiamy się jadem, na który nie ma skutecznego antidotum. Krążąc wokół narzuconych spraw, dyskutując o nich i zaprzątając nimi uwagę, prędzej czy później staniemy się ofiarą golema. Wobec tego zagrożenia nie ma silnych ani mądrych, nie ma wybitnych strategów i uodpornionych, w cudzysłowie, wojowników. Jeśli tylko przyjmiemy tę antyrzeczywistość, przegraliśmy, bo o nim nie chodzi o przekonywanie czy polemikę, nawet nie o kłamstwo. Chodzi o drobną skazę, o to, żebyśmy nie widzieli jasno. To wystarczy. Mam nadzieję, że bezbłędnie rozpoznajecie echa Pisma Świętego w tym tekście. Uderzyła mnie trafność tej obserwacji, ale jednocześnie jej brzemienne w skutkach zastosowania. Bo co ten tekst mówi? Że diabłu niekoniecznie musi chodzić o zwiedzenie nas w dosłownym znaczeniu tego słowa. Czyli o to, żebyśmy przeszli na jego stronę wolatywnie. Lub nawet może tak, żebyśmy ulegli jego kłamstwom i zaczęli działać po jego wytycznych. Wystarczy, jeśli przestaniemy realizować swoje. Zobaczcie, że od paru tygodni właśnie ten temat wałkujemy. To miejsce w szyku bojowym. Nie będzie ciebie, nie będzie twojego wkładu, nie będzie efektu, który Bóg zamierzył dla całego szyku. Czyli będziemy jechać tak jak samochód na jedynce cały czas, powiedzmy. No dojedzie jakoś, będzie jechał. Znamy już cel diabła, jeden z celów, że jemu wystarczy, żeby ludzie
Szczególnie ci ludzie, na których spoczywa odpowiedzialność za aktywne podążanie za dobrem, za robienie czegoś, żeby ich wytrącić z ich właściwego rytmu i zadania. Przez co? Przez zasianie niepewności. Przez odwrócenie uwagi. Przez zamazanie perspektywy i różnicy między dobrem a złem, między tym, co jest warto się angażować, a tym, co nie warto. Nie? Wystarczy mu, że rozmarzymy swoją perspektywę, swoje widzenie. To tak jak wielka armia bez wywiadu, że dla triumfu zła wystarczy obojętność ludzi dobrych. Pytanie jest o metody. Jak szatan może to zrobić? No może przez lenistwo, nie? Może przez zniechęcenie. No już tyleśmy się narobili, nie ma efektów, a to chyba nie ma sensu, tam położymy się i przewróciło się, nie leży. Nie będziemy się wysilać i podskakiwać, bo nie ma z tego. Różne może zrobić rzeczy, ale może też zrobić właśnie to, o czym Aleksander Ścios tutaj napisał. Może wyprowadzić nas ze stanu jasnego skoncentrowania na realizacji naszych celów i zadań, poprzez podjęcie dyskusji z tematami wroga. Podjęcie dyskusji z tematami wroga. Już samo to wystarczy, żeby nas odciągnąć od realizacji naszego zadania. Znacie księgę Nehemiasza. A jeśli nie znacie, to co? To poczytajcie. Tam jest taka sytuacja, że Żydzi odbudowują mury miasta. Kiedy zaczynają budowę, ich wrogowie wchodzą w stan niezdrowego podniecenia. No co to żydostwo znowu tutaj podnosi łeb? Próbują to na różne sposoby ukrócić. Nie będę opowiadał całej historii, ale jednym ze sposobów jest podjęcie dialogu. Przychodzą do szefa tego interesu i mówią: chodź, porozmawiajmy, chodź, podejmij z nami dialog na temat naszych, że tak powiem, roszczeń, czy pomysłów, czy zastrzeżeń na temat tego, co wy robicie, albo może jeszcze coś ciekawszego wam zaproponujemy. Ogólnie proponują, nawet nie mówią o czym, tylko chodź, porozmawiajmy, chodźcie, siądźmy i porozmawiajmy. I co Żydzi odpowiadają? My mamy jasne zadanie od Boga. My mamy każdy czas wykorzystywać, żeby budować kolejną cegłę, kolejną zaprawę, kolejną belkę umocować. To jest nasze zadanie. I o czym tu rozmawiać z wami, którzy jesteście przeciw temu zadaniu? O czym my mamy dyskutować? Inny przykład, jak żona tego, jak on się tam nazywa w Egipcie, tego zarządcy Józefa, Potyfara chyba, tak? Potyfar. Chciała z nim trochę podyskutować. Chodź, podyskutujemy. Co on zrobił? A poszedł won, ty głupia babo! I uciekł w podskokach z tej pogadanki. To jest właśnie wzorzec dla nas. Owszem, są osoby, są tematy, są te, że tak powiem, rzeczy, które się zwracają do nas, żebyśmy się nad nimi pochylili i zastanowili, i nie wiemy jeszcze, jaka ich jest geneza. Musimy je rozpoznać. No, przychodzi ktoś z jakimś projektem, z jakimś pomysłem, jakąś wątpliwość ma biblijną, no to dobra, no chodź, porozmawiajmy. Ale są pewne obszary, pewne źródła tematów, co do których możemy mieć stuprocentową pewność, że pochodzą stamtąd, z dołu. Od tych, którzy przeciwstawiają się naszym działaniom, którzy mają inne cele i chcą nas, ich jedynym celem w stosunku do nas jest odciągnąć nas od realizacji właściwego naszego celu. Tak jak żona Potyfara miała jasno określony cel w stosunku do Józefa i Józef nie miał żadnych wątpliwości, o co tej babie chodzi. Nie miał żadnych wątpliwości. Ten tekst i to zjawisko wykorzystałem, kiedy odchodziliśmy od katolicyzmu. Najpierw oczywiście różne takie tego, kiedy już wszystko się ustaliło, okazało się, że jest nawet spora grupa i że to coś z tego będzie, nagle zainteresował się nami pewien ksiądz.
i zaprasza nas, chodźcie, porozmawiajmy przez swoich emisariuszy. Kiedy myśmy już, wiecie, godziny to mało, dnie spędzili nad studiowaniem tematu, nad rozmową z takim księdzem, któremuśmy ufali i on nam jasno pokazywał naukę katolicką, mamy Pismo Święte i doszliśmy, że tutaj nie da się tego pogodzić. Nagle my odchodzimy, a tu taki ksiądz, co wiedzieliśmy, że on był nasłany, żeby niszczyć tę wspólnotę, czyli w sensie ją rekatolizować, on zaprasza przywódców tej naszej grupy, czy mnie, już nie pamiętam, chodźcie, porozmawiajmy. No i wiecie, co ode mnie usłyszał, znaczy nie on, tylko jego emisariusze. Ja wiedziałem, że on nie ku dobremu chce z nami rozmawiać. On chce zasiać jad, on chce zmniejszyć naszą determinację, chce nas podzielić. Tylko takie cele ten człowiek mógł mieć w tym konkretnym kontekście, znając go i wiedząc, co wcześniej robił. Nie chcę w ogóle dyskutować nad tymi kłamstwami, które chcesz mi do głowy wkładać. Są sytuacje w życiu, gdzie wiemy, że ten człowiek lub to źródło, tylko jad może nam podesłać do głowy czy do wspólnej dysputy. I o tym pisze ksiądz. Jeśli ktoś sięga do Gazety Wyborczej po to, żeby tam czerpać natchnienie do rozmów nad Polską, no to on wie, co robi. To mówiliśmy na poziomie politycznym, ale musimy pamiętać, że to samo dzieje się na poziomie duchowym. Są tematy, są kierunki, są książki, są filmy, co do których wiemy, że one nic dobrego nam nie wniosą. One będą ciekawe, one kuszą, ale wiemy, że nic dobrego nam nie wniosą. A trzeba zobaczyć. Bo wszyscy mówią, że fajny film. Są tematy, które są wręcz dla nas jasno etykietowane, z piekła rodem. I jeśli my podejmujemy dyskusję z tym tematem, to jest oczywiste kopanie sobie, no grobu to może tak nie powiem, ale to jest pakowanie się w kłopoty. Gwarancja, że to wpłynie na nas osłabiająco na realizację naszego celu. To jest gwarancja. Jako zastosowanie do przemyślenia w domu, werset z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 33 werset. Błądzenie to nie jest stanie w miejscu, tylko to nie jest zmierzanie we właściwym kierunku. Nie błądźcie. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Złe rozmowy wpłyną na wasze postępowanie. To się nie da. Nie da się złamać tego warunku przyczynowego, tego łańcucha przyczynowo-skutkowego. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. I w złe rozmowy możecie tu sobie naprawdę zrobić listę dla siebie. Co złego w moim otoczeniu wpuszczam, żeby zatruwało moje myśli, żeby psuło moje postępowanie. Możecie, jeszcze jako dodatkową pracę domową, i o tym będziemy rozmawiać za tydzień, jakie rady Pismo Święte nam daje, żebyśmy nie ulegli tym właśnie bezsensownym myślom i dyskusjom z diabłem.